8 uderzeń jest każdy akord. Czyli akord e-moll jest 8 razy. 3, 4, raz, 2, 3, 4, C. 3, 4, raz, 2, 3, 4, G. 3, 4, raz, 2, 3, 4, D. 3, 4, raz, 2, 3, 4, jeszcze raz, 2, 3, 4, 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 raz, 2, 3, 4. Ja tutaj grałem wszystkie uderzenia w dół. Dlatego, że to brzmienie wtedy jest takie dość jakby identyczne każdego dźwięku, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery. Bo można oczywiście zagrać w dół i w górę. Tylko, że to powrót brzmi już troszeczkę inaczej. Stąd to nie dlatego, że nie potrafię zagrać do góry, tylko barwa i brzmienie, wybrzmiewanie tego akordu fajnie brzmi, jak uderzamy w dół.